Szanowni Państwo, mieszkańcy Gostynia i okolic, dziś obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Jest to okoliczność wyjątkowa, najważniejszy z dni świątecznych w państwowym i narodowym kalendarzu. Dzień, w którym jak w soczewce skupiają się wszystkie polskie wspomnienia i marzenia, nadzieje i obawy. Obchodzimy 11 listopada w warunkach niespotykanych od kilkudziesięciu lat. W czasie, gdy Polki i Polacy zmagają się z trudną pandemią, kiedy niepokój przenika rodziny i zakłady pracy. Wszyscy martwimy się o zdrowie i podstawy bytowe. W tych niepewnych czasach każdy z nas pragnie wytrwałości czerpanej ze skarbnicy doświadczeń historii narodu, który wiele przetrwał i w co gorąco musimy wierzyć, przetrwa i obecne trudne chwile. Naród ten po 123 latach niewoli wzniósł z gruzów gmach własnego państwa i udowodnił, że jest wspólnotą uniwersalną i ponadczasową. Wincenty Witos, chłopski syn, Józef Piłsudski, z pochodzenia z ubożały szlachcic, Roman Dmowski, syn brukarza, Ignacy Paderewski, wirtuoz i ówczesny celebryta. Wszyscy oni byli architektami i budowniczymi Polski, choć pochodzili z różnych domów, różne mieli myśli, ale należeli do jednego polskiego narodu. Naród bowiem jest wspólnotą uniwersalną w swej obecnej rozciągłości społecznej i poglądowej. Jest też wspólnotą ponadczasowego ducha. Naród to ludzie, którzy czynnie włączają się w pracę społeczną i patriotyczną, ale też ci, którzy należą do wspólnoty, od tej pracy się uchylają. Naród to wszyscy Polacy żyjący dziś w Polsce, ale też wszyscy, którzy wyemigrowali i od pokoleń żyją za oceanem. To wszyscy, którzy zostali na wschodzie, na Kresach, gdy mocarstwa przesunęły granice. To wreszcie wszyscy ci, którzy w ostatnich latach w poszukiwaniu lepszej pracy wyjechali do krajów europejskich. Naród to wspólnota ponadczasowa. Do narodu należą wszyscy Polacy, którzy żyli przed nami, ci, co zginęli za ojczyznę, ale też ci, którzy nie podejmując wielkich czynów, dawali życie kolejnym pokoleniom i w domach uczyli swe dzieci mowy ojczystej. Naród to wreszcie wszyscy Polacy, którzy dopiero się narodzą, których los i przyszłość zależy dziś od nas. W tych trudnych czasach najważniejszą rzeczą jest zgoda narodowa, pomimo oczywistego braku jedności społecznej. Niepokoje były, są i będą, a pandemia sprzyja wyzwalaniu negatywnych emocji. Różniliśmy się i będziemy się różnić. Utopijne byłoby negowanie tego. Jednak nie bądźmy dla siebie wrogami. Naród nasz w swej historii zawsze był mniej lub bardziej podzielony. Jedni optowali za szlachtą, inni za chłopstwem, jedni wierzyli w socjalizm, inni w nacjonalizm, jedni chcieli króla, inni republiki. Pomimo jednak fundamentalnych różnic wizji Polski i świata, trzeba było żyć obok siebie lub ze sobą, a nigdy przeciw sobie. Mimo że dzisiejsze święto ma w nazwie przymiotnik narodowy, jest ono również świętem także tych, którzy byli obywatelami Polski, walczyli o jej niepodległość, a później rozwój, utożsamiali się z Polską, ale swoją narodowość określali jako żydowską, ruską, ukraińską czy inną. Stanowili część naszej wspólnej Polski. Polka Polce i Polak Polakowi, nawet jeśli różnią się w poglądach, prawie zawsze będą sobie bliżsi niż osoby myślące tak samo, a urodzone w innym zakątku świata. Bo łączy nas język, obyczaj, kultura, ten sam rodzaj odczuć, ten sam dowcip, a nawet lęki. Wyrośliśmy na tej samej ziemi z tych samych doświadczeń historycznych. W dniu Narodowego Święta Niepodległości pamiętajmy o tym i bądźmy jednym narodem naprzeciw wszystkim różnicom.